Topienie marzanny, zwyczaj, który jest obecnie nadal praktykowany, jest to zwyczaj pochodzący sprzed ponad 1000 lat. To właśnie wówczas, żeby zakończyć zimę i przywołać wiosnę, topiono kukłę przedstawiającą jedną z bogów, bogini słowiańskiej starożytnej religii, czyli marzanny. W czasie równonocy wiosennej kukła słomiana, owinięta białym płótnem, była dzieci i młodzież nosiły ją dookoła wszystkich budynków, miejsc na wsi, podtapiając ją w każdej wodzie, jaką spotkali, i w ten sposób próbując odegnać zimę. Później tą kukłę przejmowała młodzież i zabierała nad jakąś rzekę strumień, gdzie najczęściej palono tą kukłę i wrzucano do wody. Lecz wszystko to, żeby odgonić zimę, odgonić zimno i żeby skończyło się to stare, niebezpieczne, złe życie, ta zima, i zaczęło się nowe, wiosenne, nowe życie. Lecz zawsze przestrzegano kilku pewnych reguł. Nie wolno było dotknąć płynącej kukły w wodzie. Nie wolno było się oglądać za nią, kiedy się już wrzuciło ją do wody. Kiedy się wracało z tego topienia marzanny, nie wolno, potknięcie się było bardzo złym znakiem. Mogło nam powiedzieć, że w ciągu najbliższego roku przed utopieniem kolejnej marzanny może nas spotkać śmierć. Czyli zwyczaj ten, chociaż pochodzi sprzed ponad 1000 lat, z okresu, kiedy nie było jeszcze chrześcijaństwa wśród Słowian, to dotrwał w prawie niezmienionej formie do tej pory, chociaż był przez katolickich księży, przez wszystkich próbowano go się pozbyć. Jednak zwyczaj ten był tak mocno zakorzeniony, że pomimo setek lat prób wprowadzania innych, zastępczych, podobnych operacji, na przykład zrzucania z wieży kościelnej kukły przedstawiającej świętego Judasza, jednak nic się to nie przyjęło. Nadal chodzimy topić marzannę i żegnać zimę i witać wiosnę, żeby ta wiosna przyszła wraz z tą spaloną, utopioną marzanną, tą boginią zimna, śmierci, żeby przyszła wiosna, którą również opiekowała się marzanna, czyli pani plonów, pani wód ziemskich, czyli żeby narodziło się nowe życie, a wraz z tą kukłą spłynęło ta zima, ten chłód, to stare, niedobre życie.